Witam wszystkich na moim kanale, na poradach z fizjoterapii, na kolejnym odcinku. Jeśli macie złą sylwetkę, nieprawidłową sylwetkę, macie przesuniętą głowę do przodu, barki, przyjmujecie niewygodne, nieprawidłowe pozycje podczas siedzenia, czujecie napięcie mięśniowe, podrażnienie, bóle kręgosłupa, barków i innych struktur mięśniowo-kostno-stawowych, to dzisiaj chciałbym Wam pokazać zestaw ćwiczeń, który powinien temu zaradzić. Także zapraszam. Odpowiedzcie sobie na pytanie, czy Wasza szyja pracuje prawidłowo. Jest luźna, rozluźniona, czy nie ma bóli, nie ma naprężeń. Czy Wasze ręce są rozluźnione, szczególnie rejon stawów barkowych? Czy nogi, kręgosłup lędźwiowy, czy ruch boczny nie pociąga za sobą bóle żebrowe, problemy z oddychaniem, kucie? Jeśli czujecie się, że macie tą ruchomość taką jakby ograniczoną, zakres ruchomości jest mniejszy, jeśli na to pytanie odpowiecie tak, to trzeba coś z tym zrobić, ponieważ to świadczy także o tym, że przyjmujecie jakby niezdrowe, nieprawidłowe pozycje w ciągu dnia, czy to w ciągu w trakcie pracy biurowej, czy też w trakcie jakiejkolwiek innej pracy. I teraz, żebyśmy sobie mogli z tym poradzić, to ja dzisiaj Wam zademonstruję zestaw ćwiczeń, który spowoduje, że postaramy się rozluźnić nasze struktury mięśniowe, całe ciało, spróbujemy je wyciszyć podczas tych ćwiczeń, żeby umysł, ciało, emocje jakby ze sobą zgrały się i nie przeszkadzały jakby jedna drugiej. Przez to, jeśli będziemy umieć się rozluźnić poprzez te ćwiczenia, powiedzmy takie psychomotoryczne, to będziemy umieli potem świadomie poprawiać naszą sylwetkę w kierunku prawidłowej sylwetki, prawidłowego oddychania. My o tym nie wiemy, siedząc na przykład pochyleni przed biurkiem, chodząc z wysuniętą głową do przodu, tego nie czujemy, dopiero ktoś nam o tym mówi. Ale my myślimy, że tak jest, że to jest taka norma. Dopiero po ćwiczeniach, po osiągnięciu rozluźnienia, zaczynamy wyłapywać, że coś jest nie tak z naszymi pozycjami. I wtedy będziemy mogli skorygować tę pozycję i oddech, a to będzie powodowało znowu w to, że będziemy się czuli bardziej rozluźnieni, nasza sylwetka wróci do naturalności, a nasz ruch będzie miękki, taki naturalny, jak powinien być. Także zapraszam wszystkich do ćwiczeń wraz ze mną. Na początku pamiętajcie, to mają być ćwiczenia, które mają nas rozluźnić, więc zakres wszelkiego ćwiczenia, pozycji w ćwiczeniu czy pozycji wyjściowej, musicie odczuwać lekkie, delikatne, fajne rozciąganie. To jest jedna rzecz, żebyśmy nie wchodzili w zakresy bardzo mocnego rozciągania, a tym bardziej bólu. Kolejną rzeczą jest kontrola wzroku, czyli jakikolwiek kierunek będzie szyja pracować, oczy patrzą jak najdalej, wręcz pomagają w ruchu szyi. To będzie uaktywniało nam także tak zwany nerw błędny, który będzie wpływał na wyciszenie organizmu. Ubieramy się lekko, na luzie, w przewietrzonym pomieszczeniu. Zapraszam. Zaczynamy. Na spokojnie. Wstajemy w rozkroku, lewa noga z przodu, prawa z tyłu, kolana wyprostowane. Łączymy ręce, spokojne oddychanie, robimy wdech i przy wydechu podbródek idzie do mostka i lekko przesuwamy ciężar na nogę prawą zakroczną. I oddychamy. Utrzymujemy pozycję 10-15 sekund.
W tym czasie staramy się rozluźnić w miejscach, gdzie czujemy napięcia. Zmiana: prawa do przodu, lewa do tyłu, proste kolana. Wdech i wydech. Oczami patrzymy w ziemię. Koniec ćwiczenia, przechodzimy do kolejnego. Noga lewa do przodu, prawa z tyłu. Jak we wcześniejszym ćwiczeniu, kolana wyprostowane. Ręce z tyłu. Robimy wdech i przy wydechu rozciągamy klatkę piersiową, ciągniemy ramiona do tyłu i oczy, twarz w kierunku sufitu. Oczy patrzą jak najdalej za siebie. Zostajemy tak 10-15 sekund. Oddychamy spokojnie i się rozluźniamy w miejscach, w których wyczuwamy napięcie. Możemy obniżyć barki, możemy rozluźnić twarz. Koniec. Kolejne na drugą nogę. Prawa do przodu, lewa z tyłu, kolana proste, wdech i wydech. Ciągniemy ręce do tyłu, łopatki się ściągają. Głowa do góry, twarz, oczy na sufit. OK. Powrót. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Znowu lewa do przodu, prawa z tyłu, nadal proste kolana. Następnie wykonujemy skręt w kierunku nogi wykrocznej, zakrocznej. Patrzymy na piętę. Jednocześnie biodra kierujemy w przeciwną stronę. Oczy patrzą na stopę w kierunku pięty. Kontrujemy biodrem. I spokojnie oddychamy, pozostając 10-15 sekund w tej pozycji. Kończymy, zmieniamy stronę i następnie wykonujemy to samo. Wdech i przy wydechu próbujemy patrzeć na stopę, a biodro kontruje. Kończymy. Następne ćwiczenie. Wykonujemy wykrok w przód, kolano nogi wykrocznej, ugięte lekko. Następnie przyjmujemy taką pozycję, gdzie jedna ręka, w tym przypadku lewa noga, lewa ręka z przodu, prawa z tyłu, zgięte w łokciach. Robimy wdech i staramy się patrzeć na ten łokieć, biodro kontruje.
czyli skręcam głowę i skręcam kręgosłup piersiowy, nie kręgosłup lędźwiowy. 10-15 sekund. W tym czasie obserwuję ciało i staram się rozluźnić miejsca, gdzie czuję napięcie. To może być twarz, szyja, rejon obręczy barkowej, nogi. Kontrujemy biodrem, skręt kręgosłupa piersiowego i szyjnego. Kończymy, robimy na drugą stronę, w tym przypadku prawa do przodu, prawa ręka z tej strony, lewa w ten sposób. Robimy wdech. I zaglądamy w tym momencie na łokieć tej ręki, a to biodro kontruje. Kolano ugięte. Staramy się jak najbardziej kontrować biodrem, aby ustabilizować kręgosłup lędźwiowy, a skręty wykonywać w kręgosłupie piersiowym i szyjnym, a oczy mocno spoglądają na uciekający łokieć. Oddychamy spokojnie, pełny relaks. Koniec. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Nogi troszkę szerzej, ręce na biodra. Robimy wdech i spoglądamy w jedną stronę, w lewo, na łokieć, kontrując to biodro. Podobne ćwiczenie jak przed chwilą, z tym, że teraz mamy inne ustawienie nóg. Cały czas patrzymy na łokieć skontrowanym biodrem tego samego rejonu, tej samej części ciała. Staramy się zwiększyć wygięć skręt, czyli łokieć ucieka, biodro blokuje. Możemy sobie pomóc poprzez utrzymanie ręką. Spokojnie oddychamy. OK. Zmiana w drugą stronę. Wdech i wydech. Patrzę, kieruję wzrok na łokieć. Biodro wypycham jakby do przodu, kontruję i robię skręt. W kręgosłupie piersiowym, szyjnym. Utrzymujemy 10-15 sekund. W tym czasie staramy się rozluźnić miejsca, które czujemy, że są napięte. Kończymy, przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Prawa ręka idzie za głowę w ten sposób, jak się da. Oczywiście każdy może wybrać różny zakres. I robimy skłon w bok na wielkość taką, żeby dłoń była najwyżej do kolana. Łokieć do tyłu. Przy wydechu to oczywiście wszystko robimy. I oczy, nie ruszając twarzą, starają się patrzeć na łokieć. Czyli wdech i wydech. Cofam łokieć i staram się spoglądać na łokieć, nie ruszając głową.
Spokojnie oddycham, staram się rozluźnić. I patrzę na łokieć, ostro na łokieć. Koniec. Zmieniamy kierunek. Jeśli kogoś boli bark, blisko ciała schodzimy rękami. Tak samo wchodzę w ten sposób, wykorzystując dwugłowy. Ta sama sytuacja. Każdy się łapie z tyłu, jak potrafi. Druga ręka przeciwna na udzie. Wdech. I wydech. Znowu robimy skręt wyłącznie na wysokość uda, tu do kolana, nie dotykamy kolana. Łokieć do tyłu, oczami staramy się obejrzeć, zobaczyć ten łokieć. I spokojnie oddychamy. Wracamy. To ćwiczenie robimy także z pogłębieniem, czyli łapiemy się i schodzimy teraz już poniżej kolan. Łokieć nadal daleko do tyłu. Twarz się nie rusza i patrzymy na łokieć. Staramy się go zobaczyć. To już jest trudniejsze ćwiczenie. Możecie go w pierwszej fazie ominąć. Starać się kontrolować łokieć. On będzie chciał iść do przodu. Cofać go. Powrót. Zrobimy to na drugą stronę. Wdech. Wydech. Ręka poniżej kolana, łokieć do tyłu, wzrok na łokieć. Powrót. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Ustawiamy dłonie jedna w drugą. Kładziemy na potylicy, koniec głowy potylica. Łokcie do tyłu. Robimy wdech. I odginamy głowę do tyłu, szyję wyłącznie, żeby nie czuć napięcia na lędźwiach i kręgosłupie piersiowym. Tylko pracuje szyja. Ona opiera się o dłonie. I oddychamy spokojnie. Oczy patrzą na sufit. Koniec ćwiczenia. Ręce wracają na dół. Możemy chwilę odpocząć, pooddychać. Kolejne ćwiczenie. Ręce łapią się w ten sposób. I tym razem przy wydechu, czyli najpierw wdech i przy wydechu już nie tylko kręgosłup szyjny, ale i kręgosłup piersiowy staramy się odjąć wyłącznie do tyłu, lekko nawet naciskając rękami w kierunku przeciwnym, żeby go odgiąć do tyłu. I zostajemy w tej pozycji, oczy na sufit, ostro patrzą daleko. Oddychamy. Rozluźniamy struktury,
które czujemy, że są napięte. Kończymy to ćwiczenie, ręce idą na dół. Możemy chwilę odpocząć. Podejrzewam, że niektórzy z Was już będą czuć zmęczenie. Kolejne ćwiczenie, przedostatnie. Ustawiamy dłonie na pośladkach w odcinku lędźwiowym. Łokcie do tyłu, rozluźnione oczywiście. Robimy wdech. I lekkie odgięcie w kręgosłupie już teraz lędźwiowym, czyli mamy troszkę kręgosłup szyjny, piersiowy i lędźwiowy. Te odgięcia nie za duże. Łokcie lekko do tyłu, barki obniżone. Oczami patrzymy na sufit. Oddychamy spokojnie, miarowo. Koniec ćwiczenia. Oddychamy spokojnie, poprawiamy się jak trzeba. Następnie kładziemy dłonie na udach. Jadąc w dół, zatrzymujemy się na wysokości kolan. Oczy patrzą przed siebie, a brodę próbujemy wyciągnąć lekko do przodu i rozciągamy cały kręgosłup w kierunku do przodu, lędźwie cofając do tyłu. Robimy trakcję w tej pozycji. Patrzymy przed siebie, nie za mocno, nie mamy czuć bólu w karku, w lędźwiach. To ma być wszystko w przyjemnym odczuciu rozciągania. Oddychamy miarowo 10-15 sekund. Rozluźniamy ręce, twarz i szyję. Kończymy. Wyprost robimy w ten sposób, kolana do przodu. Staramy się w ten sposób nie podrażniać kręgosłupa lędźwiowego. Na zakończenie tego zestawu ćwiczeń polecam położyć się na 5 minut naturalnie. Ręce ustawić w ten sposób, kciuk i wskazujący połączyć. I na spokojnie 5 minut poleżeć, odpocząć, uspokoić serce. Dziękuję wszystkim za wspólne ćwiczenie i do następnego razu.